Jeszcze raz, w tym reportażu nie było ujęte, dlaczego tak się stało. W 2004 roku weszliśmy do Unii, w 2007 roku Unia już nam zablokowała możliwość przetwórstwa w gospodarstwach. To znaczy zmienienie definicji rolnika spowodowało to, że nie ma w ogóle przepisów dotyczących przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego. Nic nie możemy robić oprócz tego, co podlega Ministerstwu Zdrowia, czyli te rzeczy nieprzetworzone plus suszenie i kiszenie. Ale poszło to troszeczkę dalej ze względu na to, że z paniami z Departamentu Rolnictwa dochodziłyśmy, jak to się stało, dlaczego tak to wszystko przebiegało i wyszło na to, że tylko dzięki temu, że mamy bardzo silne lobby myśliwych w Sejmie, to zostało dopuszczone to przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego, bo oni nie mieli co robić z tuszkami. I przy okazji trochę włożyli tam drobiu i mleka. Jest to małe, lokalne, ograniczone przetwórstwo w ramach tego tak zwanego MLO. I to jest wszystko, co do tej pory możemy zrobić. I teraz pytanie. Prawodawstwo unijne nie pozwoli nam na stworzenie przepisów tu, jeżeli chodzi o nasze państwo. Więc to, co mówił pan poseł, musimy naciskać, musimy jak gdyby złamać pewne zasady, które obowiązują. Stara Unia funkcjonuje na dawnych zasadach i tu jest właśnie ten plus, oni mogą wszystko. Natomiast nowa Unia nie może nic. I teraz musimy, naprawdę musimy w tym względzie coś zrobić, ze względu na to, że zobaczcie, co się dzieje. Tych małych gospodarstw mamy w Polsce, mówi się o 1 200 000. Czy ci ludzie mają iść na garnuszek państwa? Oni naprawdę niedługo będą nieproduktywni zupełnie. Oni nie będą się w stanie to, co robią jeszcze do tej pory, utrzymać. I wszyscy to wiemy. Dajmy im produkować. Niech oni zarobią chociaż te, nie wiem, 30–40 tysięcy rocznie, żeby mogli przetrwać i ich rodziny. I jeżeli my tego nie zrobimy i nie zrobimy tego w miarę szybko, a wiem po sobie, że z takiego małego gospodarstwa, bo ja mam w sumie 35 hektarów i to są głównie łąki, i mając małą przetwórnię, nawet z dużym wysiłkiem zrobioną finansowym, można spokojnie z tego żyć i można dobrze żyć. Czyli albo te 300-hektarowe produkcyjne gospodarstwo, które przynosi wymierny zysk i ja, która na dzień dobry mam 18 S-u, a przy przetwórstwie dochodzi to do 60, więc możecie sobie wyobrazić, że skala możliwości z tego 30-hektarowego gospodarstwa dzięki przetwórstwu jest olbrzymia. I teoretycznie każdy mały ma takie szanse. Więc droga jest moim zdaniem bardzo prosta. Będzie 1 000 000 bogatych ludzi, będzie tak średnia klasa. I nie wiem, dlaczego tak... Ja wiem, że to jest groźne, tutaj podpowiadają, ale zobaczcie, o ile łatwiej byłoby, no nazwijmy to rządzącym, tak, funkcjonować. Mają podatki, mają dochód. Ja wiem, że no ale bądźmy irracjonalni i wierzmy w dobro, tak? Ja chcę wierzyć w to, że będzie dobrze. Dziękuję.